Kiedy Paulina Białoń wchodzi rano do urzędu gminy w Nowym Targu, wie, że czekają długi i pracowity dzień. Jednak będzie to dzień dobrze spełniony. Pani Paulina jest ekodoradcą, czyli specjalnym urzędnikiem, który dba o stan powietrza w Małopolsce i wdrażanie projektu LIFE. Nie tylko pomaga mieszkańcom starającym się o dofinansowanie na wymianę pieców, ale przede wszystkim zajmuje się uświadamianiem w dziedzinie ekologii. Dlatego nie marnuje czasu, tylko prędko jedzie na kolejne spotkanie, tym razem z młodzieżą. Ważne jest to, żebyście zapamiętali, po co tak naprawdę ta akcja jest. Myślę, że dzięki działaniom, spotkaniom i wydarzeniom, które realizujemy w ramach programu LIFE, wzrasta świadomość ekologiczna mieszkańców na temat jakości powietrza, energooszczędności budynków, jak również dowiadują się o uchwale antysmogowej, aktualnych programach, które realizujemy w gminie Nowy Targ. Wraz z leśniczym z Lasów Państwowych pani Paulina tłumaczy uczniom, jak odpowiedzialnie dbać o czystość powietrza, jak ocieplić dom, czy dlaczego wymiana starych pieców jest taka ważna. Ale to nie wszystko. Leśniczy także ma coś do powiedzenia. Nie mamy możliwości innego kontaktu z młodzieżą, czy nawet z dorosłymi, jak takie wyjścia w teren, uczestnictwo w tego typu akcjach, zapraszanie dzieciaków do nas, organizowanie konkursów. To jest jedyna szansa na to, żeby ten młody człowiek mógł się spotkać z leśniczym. A po prezentacji oboje idą na boisko szkolne i demonstrują, w jaki sposób poprawnie sadzić drzewa i krzewy. Na koniec tylko pamiątkowe zdjęcie i kolejny dzień w pracy ekodoradcy skończony.